Siemanko, witam was bardzo serdecznie w zapowiedzi kolejnego meczu Wisły Kraków. Tym razem Biała Gwiazda na własnym stadionie podejmie Puszczę Niepołomice. Zespół, który często z nimi graliśmy, ale w sparingach przygotowujących krakowską Wisłę do sezonu, ale w ekstraklasie. Tutaj sytuacja z góry inna, ponieważ rywalizujemy na tle ligowym, pierwszoligowym tle nawet można powiedzieć, także jest to nowa sytuacja na pewno, ale jeśli chodzi o Puszczę, myślę, w ogóle jeśli chodzi o to spotkanie, to mecz, który trzeba wygrać, bo Puszcza jest wysoko w tabeli, ponieważ mają 14 punktów, Wisła punktów ma 16, także można powiedzieć taki mecz o to, O powiększenie tej przewagi i też myślę o to, by powiększyć też przewagę, jeśli chodzi o też inne zespoły, tak? No i umocnić się na tej pozycji lidera. To myślę jest cel Wisły Kraków. Jeśli chodzi tutaj to, jak powinna zagrać Wisła Kraków, przede wszystkim Wisła Kraków nie może sobie sytuacji komplikować. To było w ostatnim meczu, w ostatnim meczu z Tychami również. My sobie na własne życzenie skomplikowaliśmy mecz. Bo to nie jest tak, okej, druga połowa z Chrobrym Głogów była nie najlepsza. Ta druga połowa była nie najlepsza, ale pierwsza moim zdaniem była bardzo przyzwoita. Gdyby tam coś wpadło, to myślę, że Wisła Kraków by wygrała. Ale to już jest gdybanie. Ale chodzi mi o to, że właśnie to jasne, zgodzę się. Ale to też nie było to fatalne spotkanie. Chociaż niektórzy to tak określają. To moim zdaniem jednak nie było to tak złe spotkanie, jak jest często opisywane. Bo jednak trzeba brać pod uwagę, że graliśmy w dziesiątkę, ale już zapominajmy o tym meczu, mecz jak najbardziej do zapomnienia, ale chodzi przede wszystkim mi o to, że naprawdę Wisła musi zamknąć te mecze, które były, po prostu przyjść, wygrać. Myślę, że Wisłę Kraków na to stać, ale nie spodziewam się łatwego spotkania, raczej tu takie 1-0 dla Wisły Kraków myślę, że wezmę w ciemno. No to trzeba będzie sobie to zwycięstwo moim zdaniem wyszarpać i wtedy myślę, że jak najbardziej będzie dobrze. Dobrze, przejdźmy sobie może do zespołu Puszczy Niepołomice. No daleko nie mamy, z Krakowa do Niepołomic nie jest daleko, więc Niepołomice też nie muszą jakoś, Puszcza Niepołomice nie musi jakoś daleko dojeżdżać. Kraków nie jest tak daleko, 45 minut i są na miejscu. Jeśli chodzi o ich drużynę, tak pokrótce chciałbym o nich coś opowiedzieć. Przede wszystkim trener, pierwsza sprawa Tułacz, który jest jeden z dłuższych, jak nie najdłuższych trenerów, którzy pracują, jeśli chodzi o pierwszą ligę z jednym zespołem, także to też o czymś świadczy. Myślę, że też Puszcza Niepołomice w gruncie rzeczy nie ma aż tak wielkich ambicji, by być od razu w ekstraklasie, tam nie ma takiego jasnego celu, ale od naprawdę prezentują się dobrze w tym sezonie, wygrana z Podbeskidziem, kurczę, każdy wygrywa z Podbeskidziem, tak zauważyłem, ale generalnie zwycięstwo to zwycięstwo. W ogóle jest taki trochę, można powiedzieć, sentymentem można patrzeć na ten zespół, ponieważ mamy tutaj między innymi byłych Wiślaków, bo między innymi jest tam przecież Rafał Boguski, Jakub Bartosz, czy Erik Cikos, który też miał swój moment w Wiśle Kraków i to były jeszcze takie, powiedzmy z tych, te jeszcze były te dobre czasy, te dobre, może nie wybitne, nie te złote czasy, ale wciąż takie miło pamiętamy to, tę historię, którą wraz z innymi zawodnikami Wisły Kraków pisał Erik Cikos. Tak, ale oprócz tego mamy takich zawodników jak na przykład tak Michał Koj, zawodnik między innymi, nie, były zawodnik zawodnika, zawodnika były zawodnik między innymi Górnika Zabrze, także tutaj
Jest trochę postaci, widać, że to jest zespół, tworzą zespół, jest grana, jest organizacja gry, dobrze jest ten zespół wybiegany, to naprawdę jest dużo, jeśli chodzi o pierwszą ligę i na pewno też mocną stroną są stałe fragmenty tego zespołu. Jakbyśmy sobie przeanalizowali sobie ostatnie mecze, no oczywiście Puszcza, trzeba powiedzieć, męczyła się w Pucharze Polski, bo tam po dogrywce i to były takie faktycznie męczarnie. Dużo ten zespół ma remisów, bo z Nieciecza. Tylko no Nieciecza wiadomo, że to jest jeden z głównych kandydatów do awansu. Również z Zagłębiem Sosnowiec 0-0. No tu akurat można różne opinie mieć. Także tutaj naprawdę jest parę zespołów, które gdzieś tam Puszcza urwała im punkty. No, przegrana z LKS-em, ale wygrana z Chojniczanką, przegrana z Ruchem, wygrana z Stalą i wygrana z Łęczną, tak? Także tych spotkań troszkę było, jeśli chodzi, słuchajcie, o poprzedni sezon, no to trzeba sobie jasno powiedzieć, że Puszcza już była daleko, bo to było 14 miejsce, potem jakbyśmy się jeszcze cofnęli historią, to było 13, czyli no taki faktycznie, no bezpieczne utrzymanie, bo bezpieczne, ale generalnie chyba taki dobry sezon Puszczy Niepołomice to był sezon 2019-2020, bo wtedy zajęli 8 miejsce i faktycznie tam już tam do tych premiowanych awansu miejsc to było daleko punktowo, ale był to taki dobry sezon, także cóż, no ale teraz jest sezon 2023, Jezu, strasznie mi się ten język plącze, ale no tym razem jest 5 miejsce, także jak na 8 spotkań to naprawdę jest dobry wynik, więc Wisła Kraków tutaj naprawdę, wygrywając to spotkanie, naprawdę sobie dużo, dużo łatwiej i będzie to też taki, umówmy się, sprawdzian, kolejny sprawdzian dla krakowskiej Wisły. Myślę tyle o tym zespole, teraz porozmawiajmy sobie troszkę o Wiśle Kraków, przede wszystkim o absencjach, no oprócz stałych, no których nie musimy wymieniać, czyli Uryga, Kuba Łaszczykowski, nie zagra w tym meczu również Momosise z powodu kontuzji i tak samo tyczy się to niestety Pereiry. No i Luis Fernandez. Luis Fernandez nie zagra w dwóch najbliższych spotkaniach, bo pauza obejmowała 3 mecze, ale zostało wliczony ten mecz w Pucharze Polski. Także no tak wygląda stan kadry, jeśli chodzi o to spotkanie bez tych piłkarzy, więc myślę, że to wciąż będzie dobra i komfortowa sytuacja dla Jerzego Brzęczka i myślę, że Wisła będzie chciała sięgnąć po zwycięstwo w stylu takim, mam na ciebie, przekonującym, ale mówię, tu się nawet spodziewam takiej męczarni, wygrana 1-0, 2-1, może się będę mylił i obym się mylił w tą taką optymistyczną stronę, że Wisła Kraków wygra 2-3-0 i będzie kontrolowała to spotkanie w pełni, ale no trzeba zakładać różne scenariusze, a jak sobie tak rozmawiamy, no to wiadomo, moje zdanie jest takie, że Wisła Kraków wygra to spotkanie, ale nie będzie to tak okazało, jakby niektórzy bardzo chcieli. Chciałbym się też tutaj na koniec tego filmu powiedzieć troszkę o ostatnim meczu w Pucharze Polski z drugą drużyną Legii Warszawa. Słuchajcie, prawda jest taka, że Wisła zagrała w tym meczu dobrze. Nie wiem, czy bardzo dobrze, ale na pewno dobrze, jak na to, kim grała i z kim grała. Bo pamiętajmy o tym, że okej, to była druga drużyna Legii Warszawa, ale też pamiętajmy, że Wisła wyszła takim drugim składem na to spotkanie, także tutaj też wynik 5-0 jest wynikiem jak najbardziej okazałym i chodziło o to w tym meczu, żeby wygrać spokojnie, przekonująco i tak właśnie się stało. I myślę, że też gra była dobra. To tworzyliśmy dużo sytuacji, były to naprawdę część bramek bardzo, bardzo ładnych,
Cieszy występ Kaspra Dudy, bo naprawdę błyszczał. Na pewno paru zawodników też zapadło w pamięć i myślę, że oni również będą w przyszłości przynajmniej stanowić o sile Białej Gwiazdy. Jeśli chodzi o inne aspekty tego meczu, no wiadomo, że chciałoby się grać z pierwszą drużyną Legii i wygrać takim wynikiem, no ale jak się nie ma to, czego się lubi, no to się lubi, co się ma, że tak powiem, więc docenimy to, że Wisła jednak wygrała przekonująco i myślę, że styl również nie był najgorszy. Także tak bym to spuentował. Możecie pisać w komentarzach, co wy sądzicie o meczu z drugą drużyną Legii Warszawa i oczywiście o meczu nadchodzącym, który już dzisiaj, czyli mecz oczywiście z drużyną Puszczy Niepołomice. Także czekam gorąco na wasze komentarze, a ja się z wami żegnam. Do zobaczenia, do usłyszenia. Piona.